Dzień dobry i cześć. Bardzo miło mi z Wami się spotkać. Cieszę się, że macie te kilka chwil na to, aby zastanowić się dzisiejszego poranka nad swoim życiem. Również do tego zachęcam. Dzisiaj mamy wtorek, myślę, że kolejny dzień wielu różnych wyzwań. I zachęcam Was do tego, abyście zajrzeli dzisiaj do Słowa Bożego. Ja kiedy zaglądam do książki z Biblią na co dzień, czy do aplikacji z Biblią na co dzień, odnajduję tam na dzisiaj bardzo ciekawe słowa apostoła Pawła, które powiedział do młodego człowieka, do Tymoteusza. W pierwszym liście apostoł Paweł do Tymoteusza w rozdziale 4, w 7 wierszu napisał: ćwicz się w pobożności. Ciekawy jestem, ilu z Was wykonuje regularnie różnego rodzaju ćwiczenia. Ja staram się regularnie biegać. Ostatnio może jest z tym troszeczkę ciężej, ale za każdym razem, kiedy tej aktywności fizycznej w moim życiu jest więcej, wtedy czuję, że mój organizm lepiej pracuje. Mam więcej pomysłów, jestem bardziej kreatywny. Mam też więcej sił do tego, aby działać po prostu, aby różne rzeczy robić. Podobnie jest w naszym życiu duchowym. Kiedy więcej ćwiczymy, to mamy więcej siły. Mamy więcej nadziei, więcej pokoju, więcej możliwości do tego, aby w duchowy sposób się rozwijać. Jak ćwiczyć duchowo? No nie chodzi o żadną siłownię, bieżnię, czy też o zakładanie specjalnych butów. Ćwiczenie duchowe jest bardzo proste. Wystarczy spotkać się z Panem Bogiem. Wystarczy się pomodlić. Wystarczy wziąć do ręki Słowo Boże, przeczytać, prosić Pana Boga o to, aby pomógł Ci zrozumieć to, co nie zawsze proste do zrozumienia. I aby w ten sposób Duch Święty ćwiczył Cię, ćwiczył duchowo. Proponuję Ci, aby dzisiaj Twoją modlitwą było to, by Pan Bóg Cię ćwiczył. Ćwiczył duchowo. Dobrego ćwiczenia na cały dzisiejszy dzień. Miejcie się dobrze i do zobaczenia znowu.